nawet nie do końca roku, bo ta inwestycja miała być zrealizowana również w tym roku. Rzeczywiście to jest mi i taka odpowiedź też była w maju. Wszystko jest ok, wszystko jest ok. Przychodzi sierpień standardowo, nie jest. Ale od maja do całego nawet tak, ja się widziałam, że nie da rady znaleźć tych ludzi, którzy są właścicielami i mogliby z nami, jak z partnerami rozmawiać i moglibyśmy im zapłacić za drogę. Czyli w tej chwili podejmujemy procedury. To jest zasiedzenie. Mogę zadać następne pytanie? Na jakiej podstawie została położona kanalizacja na tej wyspie? Muszę zapytać pana strażnika. Ale ja nie pytam pana strażnickiego, bo pani jest obecną władzą i pan strażnicki. Dobrze, to pytanie jest moje takie. Dlaczego urząd gminy w takim razie wydaje fałszywe zaświadczenie? Cytat. Urząd gminy dopiero zaświadcza, że droga o numerze ewidencyjnym 204 ulica Nowa w Paleniu została zaliczona do kategorii gminy uchwałą numer. Rady gminy dopiero z dnia 17 grudnia 2001 roku ułożono strategiczne województwa i Polsce. Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanej osoby i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie takiego zaświadczenia osoba sobie robi wszelkiego rodzaju prądy, wody, gazy i tak dalej. Z zrobieniem drogi, ponieważ państwo mówią, że to nie jest wasza droga. A tu jest ewidentne zaświadczenie wydane dla konkretnej osoby, że to jest nasza droga, może tam pani sobie robić, co wam się jasne podoba. Jeszcze pytanie, w której części jest wyraźnie powiedziane, że droga w numerze ewidencyjnym 204 ulica Nowa w Palędziu. Ulica Nowa to jest w odcinku czy w całości? Ulica Nowa. Uchwała jest przyjęta jako dla danej działki czy w całości? Niech się pan tak nie irytuje. Ja się irytuję, proszę pani, bo od 4 lat ta ulica jest przesunięta i teraz jest skasowana. Właśnie sobie sprawdzałem. Właśnie po to tutaj jest rozporządzenie, że sobie to sprawdzamy. Przekrzykiwać się możemy. Jest zaliczona do dróg publicznych gminy. To jest prawda. I jest własnością gminy. Zaliczona. No jeżeli takie zaświadczenie się wydaje, to musi być własnością gminy, tak? Jest zaliczona do dróg publicznych gminy. Co nie znaczy, że to jest tam własność w całości uregulowana. Jest bardzo dużo pewnie jeszcze zapytań do tej ulicy. Szanowni Państwo, do najbliższej sesji ja poproszę w takim razie o odpowiedź na piśmie. Na jakiej podstawie została położona, i to nie chodzi wcale o zgłoszenie budowlane do starostwa powiatowego, na jakiej podstawie, czy ta droga jest własnością gminy, kto zadecydował o położeniu kanalizacji, kto zadecydował o położeniu wodociągu, gazociągu i rekolizji stacji oświetleniowej w tej drodze. Są jeszcze inne możliwości, jeżeli państwo instalacji. To jest wychowanie od 4 lat, pani Górna. I proszę teraz iść sobie na zebranie wiejskie, możemy zrobić zebranie wiejskie. Proszę iść powiedzieć mieszkańcom tej ulicy, że wiecie co, no nie będę się mieli tej drogi jednak. Będziecie. Kiedy? Naprawdę, super. Pół roku potrzeba na to, żeby stała się naszą własnością. I to pół roku pani mówi, że to jest to samo mocno opakowane. Nie może być nasza własność, nie zdążymy skomunalizować, trzeba przełożyć. Przychodzi następny rok, no znowu to się nie udało, to nie jest nasza własność, nie możemy skomunalizować. Jak za późno, panie wójcie, co pan mówi, jak od 3 lat jest ulica przesuwana. A to jest pana podpis tu na tym piśmie, chciałem powiedzieć. I on jest zgodny z prawdą, dlatego jest tak spisane, nie inaczej. Dlatego tak jest spisane, jest zgodnie z prawdą. I podpis czytelny, tak? Podpis oczywiście ma rozpieczęcia, bo nie możemy oświadczyć rzecznika. Natomiast tutaj mamy wiele takich różnych sytuacji. To są stare zasady. Jest ich trudno uregulować. Powiem panu szczerze, że prawnicy też mają ten problem. Jak powinniśmy to? Mają pewne konsekwencje z tymi różnymi działaniami. I jest trudno. Ta sytuacja jest trudna, bo tam jest dwóch spadkobierców, dwóch właścicieli, którzy nie żyją. Ja już się pytałem, panie, na początku roku, jeżeli macie problemy, proszę o wskazanie konkretnej działki, z którymi macie problemy. Na ulicy Słonecznej potrafiliście pokazać te działki, na ulicy Nowej nie. I do dziś, do dnia dzisiejszego, nie dostałem wykazu, na których działkach jest problem. Czyli tej dokumentacji
nie macie i nic się nie dzieje. Oświadczam, że zostało zlecone postępowanie. No, ale ja bym chciał usłyszeć kiedy, bo jeżeli to było w liczbie zgłoszone, to to jest uśmieszanie. Ja poproszę całej tej inwestycji, począwszy od 2010 roku, bo od 2010 roku jest pani inwestycja przerzucana. Z roku na rok. A jeżeli, powiem Państwu więcej, jeżeli chcecie tą drogę przerzucić na następny rok, to kanalizacja w Sosnowie jest bezsolowa w tym momencie. Bo tej rury nie podetniecie do niczego. Będzie rura kopana w drogę bez możliwości wylotu kanalizacji. Odpływ. Nie będzie miała odpływu, nigdzie nie popłynie. Bo tak dalej jest w ogóle rura, bo nie kopana. Taki macie porządek, że nie wiecie, co gdzie jest. Zapraszam na wizję w terenie. Panie Wójcie, ma Pani głos. Tu mamy duże zwiększenie w spółdzielni.